To była jedna z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Jej wartość to 60 milionów złotych. Mowa o rozbudowie ulicy Kleczewskiej. Termin oddania jej do użytku przesuwano kilkukrotnie. Kiedy wykonawca zwrócił się z kolejnym wnioskiem o wydłużenie harmonogramu prac, miasto rozpoczęło naliczanie kar umownych. Jeżeli nie dojdzie do ugody pomiędzy stronami, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Ostatecznie inwestycja została zakończona i dzisiaj ona jest w pełni udostępniona i z punktu widzenia mieszkańców można korzystać w pełni funkcjonalnie z tej inwestycji. Mamy swoje roszczenia, które naliczyliśmy wykonawcy w zakresie kar, oscylujące pomiędzy od 2 do 3 milionów złotych i jednocześnie wykonawca też ma roszczenia do nas wynikające przede wszystkim z takiego faktu, że inwestycja trwała dłużej, więc sobie doliczył koszty utrzymania budowy. Tego się spodziewaliśmy, też po to uruchomiliśmy kancelarię prawną, żeby zabezpieczyła interesy miasta w tym zakresie. Podczas realizacji ulicy Kleczewskiej pojawiło się wiele problemów, które miały wpływ na termin oddania drogi do użytku. Pewnie wiele czynników obiektywnych wpłynęło na opóźnienia, bo była to i pandemia, i kwestie covidowe, gdzie pracownicy, wykonawcy i podwykonawców też chorowali. Była kwestia później z materiałami budowlanymi, była kwestia bardzo trudnych warunków pogodowych, była kwestia w ogóle trudności inwestycji z racji tego, że było tam wiele elementów sieciowych podziemnych do przebudowania. No ale też była pewnie w jakimś zakresie kwestia nierzetelności wykonawcy. Mieliśmy mnóstwo spotkań. Sam wykonawca miał około 30 podwykonawców. To też były problemy z płatnościami na rzecz wykonawcy i na rzecz podwykonawców. Aby miasto mogło do końca rozliczyć inwestycje z Urzędem Marszałkowskim, prawdopodobnie wiosną naprawiony zostanie fragment jezdni od ronda przy terenach inwestycyjnych w kierunku Kazimierza Biskupiego. Mamy tutaj pewne rozbieżności, jeżeli chodzi o stanowisko wykonawcy i miasta. Według wykonawcy pewien fragment jezdni został wykonany zgodnie z normami. My stwierdziliśmy, że minimalnie jest to poniżej norm. Mamy na to ekspertyzę, w związku z czym chcemy mieć pewność jako miasto na 100%, że te normy zostały spełnione i tego fragmentu warstwy ścieralnej tak naprawdę żeśmy nie odebrali. Myślę, że na wiosnę, jak będzie cieplej, w okresie takim niekolidującym dla mieszkańców w nocy, na przykład ta nawierzchnia będzie poprawiona i wtedy będziemy mogli ostatecznie odebrać inwestycje.